Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Władysław Perchaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. witam Państwa. Narodowy Program Szczepień to już kwartał, kwartał trwania tego właśnie przedsięwzięcia. Jak pan go ocenia po tym czasie? No generalnie, no muszę powiedzieć, tu jest problem głównie z dystrybucją szczepionek, dostarczeniem tym szczepionek do punktów szczepień. Biorąc pod uwagę to, jakie w dniu dzisiejszym mamy możliwości i ile tych szczepień moglibyśmy wykonać dziennie, to tylko zależy od dostaw, które no z różnych przyczyn są nieregularne. A ten wczorajszy chaos ze szczepieniami dla 40-latków, jak, jak to skomentować? Wie Pan, to jest takie chińskie przysłowie, że jak 1 kwietnia Twój program walki z epidemią wygląda na prima aprilis, to nie jest dobrze. Panie redaktorze, szanowni państwo, no trudno mi to nawet komentować. Ja chciałbym to potraktować jako żart, ale jako bardzo cienki tak zwany żart. Wiele osób już miało nadzieję, że wprowadzając się na tą listę e, będzie już funkcjonowało, natomiast to zaczyna wywracać do góry nogami cały program szczepień. I co z tego ludzie mają rozumieć? Bo przypomnijmy, było tak, że rano odpowiedzialny, jeszcze rano odpowiedzialny za program szczepień minister Dworczyk zapowiedział, że. Będzie otwarcie tego programu dla 40-latków, 40-59, taki przedział wiekowy. Potem e, ludzie dostają terminy, choć nie dostali ich ludzie ze starszych kategorii wiekowej. E, no i potem wielka awaria i tłumaczenie się usterką. Co z tego mają rozumieć ludzie? Trudno mi na to odpowiedzieć. Ja słucham pana ministra Dworczyka, pana ministra Niedzielskiego. Czasami trudno zrozumieć przepływ informacji nawet w samym rządzie, gdzie rozbieżne są czasami informacje przedstawiane czy przez pana ministra Dworczyka czy przez pana ministra Niedzielskiego. Nie wspomnę tu również o panu premierze Proszę Państwa, no cóż, mleko się rozlało. My teraz będziemy musieli to, my właśnie tu na dole będziemy musieli to jakoś poskładać. Znaczy samorządy będą odpowiedzialne za program, dalszą realizację programu szczepień. Absolutnie, panie redaktorze, zostało to przerzucone na samorządy, dlatego w dniu wczorajszym właśnie w Bytomiu w Urzędzie Miasta odbyła się taka szybka narada dotycząca logistycznych rozwiązań dotyczących szczepienia populacji miasta Bytomu jak wyglądają te przygotowania w Bytomiu ile będzie takich punktów w mieście aktualnie zarejestrowanych w ogóle w Bytomiu jest 20 takich punktów chcemy to znaczy tu pan prezydent Mariusz Wołosz chce aby tych punktów było co najmniej dostępnych 10 do 15 co właściciele i zarządzający POZ-ami absolutnie poparli było wczoraj również wizja lokalna poszczególnych pomieszczeń i jeżeli tylko dostawy szczepionek będą regularne, nie będzie jakichś zaburzeń lub takiego powiem no cienkiego dowcipu, jakim był wczorajszy dzień i to zamieszanie z rejestracją, to myślę, że 500-600 osób dziennie może być wyszczepionych. Personel? Personel? personel, nie mówimy tutaj. Nie, nie, nie. O Pytam populacji. o personel, o problem. Problem, personel. A tak, problem personelu na pewno jest, bo tutaj yy, i pan minister niedzielski, i pan minister dworczyk mówi, że jesteśmy pod ścianą. Ja uważam, że już jesteśmy na tej ścianie. I problem personelu. E, są deklaracje oczywiście kierowników POZ-ów, że zabezpieczą ten personel w takiej ilości, żeby właśnie logistycznie rozwiązać te. Ten program działał. E, Władysław Perhalub, dyrektor szpitala specjalistycznego numer 1 w Bytomiu jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Zasada, witam ponownie. Władysław Perhaluk, dyrektor Szpitala Specjalistycznego numer 1 w Bytomiu. Dzień dobry, po raz drugi witamy państwa, witamy pana. Witam ponownie. Panie dyrektorze, nawiązując jeszcze do niezbyt zabawnej historii z wczoraj z programem szczepień, a właśnie nieudanym otwarciem go na młodszą kategorię wiekową niż do tej pory, czy za coś takiego powinny posypać się łowy w rządzie? Na razie to głowy sypią się w co niektórych szpitalach dyrektorów zarządzających i to niekoniecznie z ich winy. Co pan ma na myśli? No mam na myśli chociażby szpital poznański, szpital Solec, czy to, szpital... to jest ta możliwość, że wojewoda wchodzi w, ra... w randze dyrektorskiej do szpitala, i, i to znaczy, kiedy szpital nie chce współpracować? Panie redaktorze, no właśnie, tu szeroko pojęty brak tak zwanej współpracy. My jako dyrektorzy, szczególnie tutaj chcę się wypowiedzieć w imieniu dyrektorów szpitali powiatowych Województwa Śląskiego, gdzie jestem prezesem. związku absolutnie robimy wszystko i staramy się wesprzeć działania rządu i nie tylko rządu, ale przede wszystkim samorządów lokalnych żeby zabezpieczyć pacjentów, których wymagana jest bezwzględna pomoc w zakresie właśnie leczenia koronawirusa. E, o tym nowym otwarciu na szczepienia dla 40-latków okazuje się, że nie wiedział ani minister zdrowia, ani sam szef rządu. Gdyby... Z jakimi konsekwencjami pan musiałby się liczyć, gdyby panu taka usterka przyjednażyła się w pańskim szpitalu właśnie? No nie rozmawialibyśmy na pewno dzisiaj na ten temat. Panie, panie dyrektorze, 500-600 osób dziennie może być szczepionych w Bytomiu, kiedy zacznie ten program działać już na poziomie samorządów, tak? Tak pan, tak pan, pan mówił. Tak mniej więcej wczoraj ocenialiśmy to na spotkaniu u pana prezydenta. To ten, pro, ten program, kiedy zacznie, powinien działać? On praktycznie powinien wystartować już od 14. E, tak, od 14 kwietnia yy, zostały udostępnione nam... Jak to się mówi z tej step, step wytyczne ministerstwa w jaki sposób ewentualnie samorządy mają się organizować i organizować te punkty szczepień. Wiele problemów logistycznych na pewno jest do rozwiązania, bo punkt szczepień to nie jest tylko punkt szczepień gdzie absolutnie musi być lekarz, musi być pielęgniarka. Teraz takie uprawnienia najprawdopodobniej dostaną, czy farmaceuci czy pozostali pracownicy medyczni. Natomiast tutaj biorąc pod uwagę, że może wystąpić tak zwany ten niepożądany odczyn, poszczepienny, no musi być zabezpieczenie ewentualnie w środki do reanimacji, resuscytacji, E, przysłowiowe ambu i tak dalej. Także to są, to są logistyczne, trudne rzeczy do rozwiązania. Czy w tych okolicznościach, w tej sytuacji realne stanie się w końcu realna stanie się zapowiedź premiera sprzed dwóch miesięcy? Mateusz Morawiecki mówił wtedy, że proces pozwala szczepić kilkaset tysięcy osób dziennie w Polsce, 10 milionów osób miesięcznie. Pan premier dużo już nam obiecał, obiecał nam również wygraną z koronawirusem. To chyba nie raz. Właśnie dlatego mówię to nieraz. Natomiast my cierpliwie po prostu my, jako organizatorzy, a przede wszystkim teraz jako organizatorzy samorządu czekamy na regularność dostaw szczepionek i tylko w tą, tą formą będziemy mogli w jakiś sposób no, no przydusić tą tak zwaną pandemię. A zanim dostaniemy wszyscy szczepionkę, to trzeba jeszcze przeżyć trzecią falę tejże właśnie pandemii, jak źle jest dzisiaj na Śląsku. No jest źle, to wszyscy śledzimy i widzimy, jak ta krzywa zachorowań niestety rośnie. My jako szpital otworzyliśmy już trzeci oddział covidowy. I to dwa oddziały już mamy na ulicy Żeromskiego, 7. Wczoraj o 9.15, przed dziewiątą pokazał się pierwszy pacjent, a o godzinie... Trzeci, trzeci oddział to jest ile łóżek? Trzeci oddział to jest 83 łóżka, w tym trzy stanowiska respiratorowe i jedno stanowisko do tak zwanego high flow, czyli takich szybkich przepływów tlenu na poziomie 40 do 60 litrów na minutę. I wspomniany tutaj ten trzeci oddział przyjął pierwszego pacjenta przed godziną dziewiątą radą w dniu wczorajszym, wczoraj, a o godzinie 17 już nie było miejsc. Czyli wszystkie 20 miejsc zostały zajęte. A miejsc 20 mówi pan? 8. Nie, o nie, generalnie w szpitalu jako całości, a, całości szpitala okay, to jest rozumiem. 83. Natomiast ten nowy, ten nowy, nowy oddział, oddział tak jak mówię, zapełnił się w kilka całości, godzin. w kilka godzin. Panie yy, dyrektorze, ym... Ile tak jeszcze wytrzymamy? Szpital, pe personel, pacjenci, cały ten tak zwany system? Ja wielokrotnie mówiłem tutaj, że no, oby nas nie zabrakło w systemie, a personel naprawdę robi wszystko, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, bo bardzo szybko się zorganizował, bardzo szybko wyraził chęć na stworzenie tego oddziału. Oddział powstał głównie na bazie oddziału neurologicznego, kardiologii. Części lekarzy chirurgii ogólnej i okulistyki. Personel jest zmęczony, jest zmęczony fizycznie, psychicznie. Nie wiemy, co będzie generalnie dalej. Z zapowiedzi takich no, i z rozmowy z osobami najbardziej tutaj kompetentnymi, jeżeli chodzi o śledzenie rozwoju pandemii, mówię tutaj o lekarzach zakaźnikach, o wirusologach, to proszę Państwa, no, no, te święta będą bardzo trudnymi świętami co będzie, jeżeli po świętach dojdzie do kolejnego wzrostu yy, zachorowań. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie dzisiaj tego, ja patrząc na strukturę szpitali, chociażby pytomio są trzy szpitale, dwa szpitale wojewódzkie, jeden yy, szpital yy, miejski pod panem prezydentem, ale też patrzę poprzez pryzmat wszystkich naszych 23 szpitali yy, zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowi Województwa Śląskiego, myśmy już odpowiedzieli na apel pana wojewody. I generalnie w naszych szpitalach już jest ponad tysiąc miejsc covidowych utworzonych. Panie dyrektorze, ostatnie spotkanie z ministrem, ostatnia wizyta ministra Niedzielskiego na Śląsku. Tak, pan minister powtarzał, że sytuacja jest rzeczywiście krytyczna. Wojewoda mówił, że jesteście, jesteśmy pod ścianą. Widzi Pan jakieś rozwiązania tego, tej, tej sytuacji poza tą zaordynowaną relokacją pacjentów do innych województw? Trudne są rozwiązania, jeżeli nie ma personelu, samo łóżko, sam respirator czy innego rodzaju urządzenie no niestety nie wyleczy. My stoimy pod ścianą, jeżeli chodzi o personel przede wszystkim personel lekarzy lekarzy anestezjologów głównie jeżeli dojdzie do tej już ciężkiej sytuacji gdzie pacjent musi być intubowany więc tutaj opieka anestezjologiczna lekarzy jak również pielęgniarek jest niezbędna teraz zostają podejmowane już takie no bardzo powiedziałbym ostateczne decyzje włączenie do tego studentów śląskiego uniwersytetu medycznego ja aktualnie już mam na terenie szpitala zatrudnioną na wolontariacie studentkę czwartego roku, no ale wiadomo, to jest tylko i wyłącznie do pomocy ewentualnie lekarzom. To są te rozwiązania, które mam nadzieję nam pomogą w tym bardzo trudnym okresie czasu. A skąd się wziął ten nagły przyrost zachorowań na Śląsku? Bo jeszcze kilka tygodni temu my byliśmy takim krajowym średniakiem, jeżeli chodzi o, 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 o liczbę zakażeń, no i nagle. Ktoś nam po prostu zrzucił na górny śląsk bombę. To znaczy, są różne teorie, panie detektorze, szanowni państwo. Jedną z nich jest no, yy, praca za granicą i transfer osób. Eee, ja tutaj byłem w kontakcie również z Cieszynem, który i Bielsko, który miał niedawno bardzo trudną sytuację gdzieś o południowej granicy, o południowej naszej granicy z Czechami, gdzie był bardzo duży problem, był bardzo duży problem na Słowacji. Eee, wiadomo, no nie było kordonu sanitarnego zrobione, to przemieszczanie się do pracy i z pracy być może to było tym powodem, że tak nagle tutaj na Śląsku wybuchła e, taka skala zachorowań. Senator Karczewski, lekarz. Profesor Orban, jedna z najważniejszych postaci walki z epidemią po stronie rządowej, niedawno tłumaczyli nam, że rząd w grudniu nie badał wracających do kraju Polaków z Wielkiej Brytanii, żeby uniknąć no, fali krytyki. Co pan sądzi o takim podejściu systemowym? Wie pan, to jest bardzo trudna ocena, to rząd podejmuje tego typu działania. Natomiast biorąc pod uwagę tą skalę i tą zarazliwość, jaką ta odmiana brytyjska koronawirusa wprowadziła i jego szybkość zakażania, mała ilość potrzebna, no chociażby w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, powoduje bardzo szybkie zakażanie się. W związku z tym, no trochę jestem zaskoczony, że Oczywiście wizyty absolutnie święta to jest nasz yy, narodowy yy, chęć spotkania się w tym okresie tak jak aktualnie zbliżającej się święta. Natomiast no trochę mnie dziwi bo też miałem sygnały właśnie z lotniska jednego yy, gdzie przylatywali właśnie na święta z Anglii że no, praktycznie nie było żadnych badań. No niestety to powiedzmy sobie wprost. Tutaj został gdzieś ten pies. Andrzej Sośnierz, były szef NFZ, poseł, dzisiaj mówi, że to właściwie rząd ponosi dużą winę, czy kluczową winę za taki stan rzeczy, bo w Polsce przez cały rok nie przygotowano skutecznego systemu walki z epidemią opartego na dobrym, dobrze działającym wywiadzie epidemicznym. Absolutnie cenię tu wypowiedzi pana doktora Sośnierza. Ja niejednokrotnie jeszcze w ubiegłym roku powtarzałem, y, przestańmy się bronić przed koronawirusem, zaczynajmy, zacznijmy go atakować. Y, panie redaktorze, y, mówiło się wiele wtedy o izolacji, takiej czy innej izolacji. Ona, y, ten efekt izolacji y, przyniósł y, spodziewane efekty obniżenia. Natomiast no, musimy spojrzeć tutaj poprzez perspektywę normalnego, przepraszam za wrażenie Kowalskiego, który kolejny raz będzie zamknięty w domu, kolejny raz jego praca będzie pod dużym znakiem zapytania. Są tego typu rozwiązania, które im, o których mówił i pan doktor Sośnierz, mówiliśmy również na Senackiej Komisji Zdrowia i w grupie, senackiej, w grupie ekspertów Senackiej Komisji Zdrowia. Gdzie państwa zdaniem popełniono błędy w takim razie? Pamiętajmy też o bardzo najgorszej statystyce ze wszystkich, to znaczy ponad 53 tysiącach zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. Pod względem tej statystyki, przypadając przyliczeniu przeliczeniu na milion mieszkańców, my jesteśmy w tej chwili chyba na drugim miejscu na świecie. a no niestety, tu. tuż za Brazylią. No niestety, tutaj te statystyki są nieubłagane i one pokazują, że to, co powiedziałem wcześniej. Nie walczyliśmy, tylko broniliśmy się przed koronawirusem. Gdzie popełniono błędy? Trudno dzisiaj wprost tak to ocenić, natomiast na pewno system organizacji, system informacji, jakie płynęły od rządu do prezydentów, burmistrzów, starostów, brak koordynacji przede wszystkim i czasami rozbieżne decyzje. Do, doprowadziły do tego, że ten system nam zaczął się bardzo mocno rozjeżdżać, a efekty, niestety, dzisiaj tego zbieramy. Nie wiem, czy Pan pamięta jeszcze narodowy kryzys zdrowia ogłoszony przez lekarzy, jeszcze przed pandemią? No właśnie, do tego chciałem między innymi na, nawiązać. Teraz mamy wszystko narodowe: Narodowy program szczepień, Narodowy program odbudowy, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale kryzys też jest narodowy. Ale kryzys, niestety, to jest głównym y, dzisiaj y, zadaniem do rozwiązania. Przede wszystkim rządu, który powinien się absolutnie wywiązać ze wszystkich obietnic, które składał i składa do dzisiaj. A szczególnie tutaj naciskam na tą obietnicę, która ostatnio została złożona i przez ministra zdrowia, i przez pana ministra Dworczyka. Mówię tutaj o szczepionkach. Czy minister Niedzielski a propos obietnic i ostatniej wizyty, jeszcze raz przywoływanej na Śląsku, to obiecał coś jeszcze? Sprzęt ludzi. Może tlen, więcej tlenu? <noise> więcej tlenu, wszyscy dzisiaj potrzebujemy tego. Absolutnie jestem również w kontakcie z producentami tlenu, no bo wiadomo, to jest dzisiaj podstawowym lekiem. Oprócz leku tak zwanego remdesiviru, z którym mamy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi. Mówię tutaj o nasz szpital betomski. No cóż, może no dzisiaj informacja poszła, że wojsko pomoże w dostarczeniu tlenu ciekłego swoimi cysternami i tak dalej. Natomiast wiele szpitali nie pracuje na ciekłym tlenie, na tych przysłowiowych zbiornikach na ciekły tlen, ale również pracuje na tzw. Tak wiązkach z, z tlenem w postaci gazu. W takiej wiązce jest 12 butli, które są podłączane pod system. Tutaj tlen, tlen i jeszcze raz tlen. O ile producenci z tego co rozmawiam, chociażby z moim dostawcą, jest w stanie wywiązać się z tego, natomiast obawiam się tutaj, czy taka ilość nakładanych obowiązków przez wojewodę, ja całkiem rozumiem działania panie, pana wojewody, żeby zabezpieczyć jak najwięcej miejsc i łóżek, natomiast obawiam się, czy wytrzymają nasze systemy wewnętrznej dystrybucji tlenu. Panie doktorze, to jeszcze wspomnijmy na koniec te dotychczasowe ograniczenia. Ten kolejny lockdown, w trakcie którego jesteśmy obecnie, to, to jest zasadne? Pańskim zdaniem? To znaczy w tej sytuacji obecnej, czy to jest zasadne? Całkowity lockdown absolutnie nie, bo to nikt już tego w dniu dzisiejszym nie wytrzyma. Natomiast no, postępowanie zdroworozsądkowe, do którego nawołuję, bo widzę jak. Nasi lekarze no już na skraju wyczerpania i fizycznego i psychicznego pracują, nie tylko lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci również nam pomagają i nie wspomnę, muszę wspomnieć tutaj również o, o tej strefie, o której się w ogóle nie mówi, mówię tutaj o tak zwanej higienie ogólnoszpitalnej, e, czyli prac salowych czy firm zewnętrznych utrzymujących tak zwaną czystość w szpitalach. Zdrowy rozsądek, jeszcze raz zdrowy rozsądek, jeżeli chcemy się spotkać, to naprawdę w bardzo małej grupie w krótkim okresie czasu. No i niestety te maseczki, które wielu osobom, chociażby dzisiaj jadąc tutaj do Państwa widziałem, że te maseczki jednak dalej są noszone w różny sposób. Minister i wojewoda wspominają nawet o teoretycznej, zaznaczmy teoretycznej możliwości wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się na przykład na Śląsku, jeżeli ta sytuacja zacznie się jeszcze bardziej pogarszać. Co pan sądzi o takiej możliwości? Powiem, że no, będzie to bardzo trudne. Przede wszystkim trudne do uzyskania. Wiele osób mieszkających w Bytomiu pracuje w Katowicach, w Korzowie, w Piekarach. To samo w Piekar na przykład. Wiele osób pracuje w Katowicach, czy w Bytomiu, czy w Zabrzu. Jak to ograniczyć, w jaki sposób to wprowadzić? Jest jeszcze pytanie oczywiście o zgodność z prawem takiego rozwiązania. Niedawno Sąd Najwyższy, przypomnijmy, uznał, potwierdził, że zeszłoroczny zakaz przemieszczania się był po prostu bezprawny, więc w tej sytuacji bez wprowadzania stanu klęski żywiołowej trudno sobie wyobrazić. Jak tego typu ograniczenia mobilności miałyby wyglądać w praktyce? Nie wiem, czy rząd się odważy na to, ale to już sam pan redaktor właśnie zaznaczył, że to nie było zgodne z prawem i na razie nie jest. I czy będzie wprowadzony stan wyjątkowy, stan klęski żywołowej? No, to będą trudne decyzje dla rządu na pewno. Natomiast y, moim skromnym zdaniem no tak jak mówię postępowanie zdroworozsądkowe i uznanie naprawdę przez wiele grup społecznych, które mówią, że nie ma koronawirusa, y, że koronawirus jest wymysłem, że tylko to pan jest... na też pan ma na, na oddziałach? Mam, mam niestety, mam, to znaczy niestety, bo są chorzy, ale na szczęście przekonali, przekonali się na własnej, na własnej skórze, skórze że... To jednak jest ta choroba i ona jest bardzo zdradliwą chorobą. Natomiast zapraszam tych koronasceptyków. Może podejdą do mnie, do szpitala, bardzo chętnie ich zatrudnię na oddziale covidowym, oddziale zakaźnym. Jako wolontariuszy. Panie dyrektorze, a to dlaczego ludzie w ogóle zaczęli lekceważyć te zalecenia? Przepraszam przytoczę, tu może tak jeszcze z okresu studiów, jak to jeden z fizjologów nam tłumaczył. E, wszedł z rabę do zimnej wody i ją podgrzewaj, i to ona się ugotuje, ale wrzuci ją od razu do gorącej to wyskoczy. My niestety jesteśmy cały czas tylko podgrzewani. My przyz, przyzwyczajamy się do tego, my zaczynamy to traktować jak tak zwany chleb powszedni to zakażenie i dlatego troszeczkę tracimy poczucie takiego bezpiecznego samozachowania. Ostatnie pytanie, kiedy to wszystko się skończy? Pańskim zdaniem, jak wszyscy przechorujemy, po prostu? To znaczy, na pewno obniży się ta skala. To, co mówiłem, jeżeli będzie 80% populacji wyszczepionych, to wtedy będziemy mówili: o, w miarę zaczynamy walczyć z pandemią. Natomiast, kiedy ona się skończy, to naprawdę to wróż Andrzej chyba tylko może powiedzieć. Władysław Perchalski, dyrektor Szpitala Specjalistycznego. Ej Boże, Władysław Perchaluk, przepraszam bardzo, dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wesołych świąt. Do Dziękuję zobaczenia. również. Wszystkiego dobrego życzę i pilnujmy siebie nawzajem. Do zobaczenia, do usłyszenia.